denerwowani. Jak pewnie już wiecie, na ósiąte szkoły będziemy pasowani. Cieszymy się, że tak tu mnie wszyscy przybyli. Być razem w tej radosnej chwili. Jednak i nastąpi pasowanie. Pierwszoklasiści muszą złożyć ślubowanie. Depcząc po żółtych dywanach liści, idą do szkoły pierwszoklasiści. Każdy z nas dźwiga tornister z pory, a w tym tornistrze książki przywoła. Już nic przedszkolak na nas nie powie, bo przecież jesteśmy dusi uczniowie. Jak mama pięknie żmi, daje dym umyka,
jak fiołek pachnie nam, o jak osa bzyka. Te literki złożyć trzeba, to jest trudna sztuka. Lecz ciekawą rzeczą jest ta nasza nauka. Czarną kredką po papierze będę w łapce twej włodziła. Wtedy sami przyznasz szczerze, że nauka to rzecz miła. A gdy poznasz już literki, laski, kółka, zakrętasy, choć już grube i śpią wielki, też te wezmę cię do klasy. Liczyć teraz się uczymy, to rzeczy ciekawe. Są dwa misie, trzy skakanki i razem pięć zabawek. Jeden słoń jest, dwa niedźwiedzie, cztery małe koty. Czego tutaj jest najwięcej, dowiemy się o tym. Słoń choć duży, to jest jeden, kotów zaś dwie pary. Kotów więcej jest niż słoni, to nie żadne czary. Jeden, dwa i trzy i cztery i tak do dziesięciu. Dodajemy, rachujemy, liczymy w pamięci. Jednopetki, podanie sobie ręce, za jej drodze.
niestety nie ma gananasa. Mamy parę gadów i spóźniarskich furę oraz tych, co piszą jak kura pazurę. Ale przyrzekamy, skończą się kłopoty, już my wszyscy panią przekonamy o tym. Niech państwo nie myślą, że to puste słowa, bo dziś między nami stanęła umowa. W naszej klasie, pierwszej klasie, wre nauka, praca, wre koleżanki i koledzy z pracy prześcigają się. Wszyscy sobie obiecują od początku równy krok. Wszyscy myślą i pracują przez ten pierwszy szkolny rok. Gdy przeminie lat dziesiąte, a przeminie zeasz ha, naliczymy samych piątek, naszej klasie milion dwa. Łatwo będzie zdać maturę, choć to najtrudniejszy krok, bośmy sobie w pierwszej klasie wzięli razem równy krok. Tak przez cały roczek szkolny uczyć się będziemy, chociaż trup to jest złożony, wiedzy zdobędziemy. Kiedy będę duży, chcę się ludziom przysłużyć, chcę być dobry i miły, by mnie dzieci lubiły, dużo czytać i umieć, żeby wszystko rozumieć, więc chcę siły mieć, abym mógł w potrzebie ratować i z pomocą przyjść słabym. Chcę być dobrym Polakiem, cały tydzień pracować, a w niedzielę być ptakiem. Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki znak twój? Orzeł biały! Gdzie ty mieszkasz? Między swymi! W jakim kraju? Ziemia? Moją ojczyzną! Czym zdobyta? Krwią i blizną! Czy ją kochasz?